Siatkarze Asekoresowi nie obronili w tym sezonie tytułu Mistrza Polski. Podopieczni trenera Andrzeja Kowala już w trzecim meczu finału w Bełchatowie przegrali ze Skrą po raz trzeci, tym razem w setach do 17, do 20 i do 18. Tym samym Skra wraca na mistrzowski ton. Dla rzeszowian w tym sezonie medale koloru srebrnego. W meczach barażowych o wejście do Orlen Ligi dwie porażki Karpat Krosno w Pile. Kolejny mecz tej pary we wtorek w Krośnie. To już 27. kolejka rozgrywek piłkarskiej drugiej ligi grupy wschodniej. Najciekawiej zapowiadał się mecz w Rzeszowie, gdzie w derbach Podkarpacia Stal gościła swoją imienniczkę z Mielca. Goście w strojach koloru zielono-granatowego, gospodarze na biało-niebiesko. Przed tym meczem w tabeli minimalnie wyżej stały akcje podopiecznych trenera Włodzimierza Gąsiora. 9. miejsce Mielczan i 36 punktów. 11. Rzeszowian punktów 35, no ale trzeba pamiętać, że Stal Mielecka miała jeden zaległy mecz, który rozegra w najbliższą środę. To będzie pojedynek z Concordią Elbląg. Początek spotkania dość wyrównany. Później zaczęła zaznaczać się nieco przewaga gości w polu. Tu w 9. minucie główkował Piotr Prędota po centrze Macieja Maślanego. To była oczywiście akcja Stali Rzeszów. A to już Mielczanie. Sytuacja z 14. minuty. Sebastian Łętocha miał okazję tam zagrywać do partnera po prawej stronie. Pośliznął się niestety po minięciu rzeszowskiego bramkarza Miłosza Lewandowskiego. Gospodarze, wrzutka Macieja Maślanego, ale wprost w ręce mieleckiego bramkarza Wojciecha Daniela. To była 26. minuta spotkania. 5 minut później znów akcja ofensywna Stali Rzeszów. Rafał Lisiecki, zdobywca trzech bramek w ostatnich dwóch spotkaniach dla gospodarzy, ale ten strzał wybitnie mu nie wyszedł. No, trzeba pamiętać, że w ostatnich dwóch pojedynkach rzeszowianie mimo tej dobrej dyspozycji strzeleckiej Rafała Lisieckiego zdobyli zaledwie jeden punkt. Remis z Motorem na własnym boisku i porażka w Puławach 1-2. Przed momentem strzelał Kamil Raduil. To była akcja Stali Mielec, a to już 35. minuta spotkania. Rzut wolny dla Mielczan i piłka pozostaje w ich posiadaniu. Miękka wrzutka tam na 5. metr i ze sporym szczęściem interweniował Miłosz Lewandowski. Akcja wraca na pole karne Stali, ale drugiego dośrodkowania już nie było. 41. minuta pojedynku. Rzut rożny dla Stali Rzeszów po centrze Lisieckiego głową Sebastian Brodzki, ale piłka trafiła w słupek, a później tam na spalonym był jeden z zawodników Stali Rzeszów. 43. minuta spotkania. Maślany ładnie tam powalczył o piłkę, przejął ją Kazimierowski. Kazimierowski wpadł w pole karne i strzałem tuż obok słupka pokonał mieleckiego bramkarza. Szymon Kazimierowski, 15. metr, precyzyjne uderzenie i tuż przed przerwą w derbowym meczu Stal Rzeszów objęła prowadzenie 1-0. Taki rezultat utrzymał się do przerwy w drugiej połowie. Pierwsza groźniejsza akcja to szansa rzeszowian, konkretnie Szymona Kazimierowskiego z Piotrem Prędotą. Strzał tego ostatniego zablokowany. Minutę później o sporym szczęściu mogli mówić rzeszowianie. Miłosz Lewandowski sparował piłkę na poprzeczkę po strzale głową Sebastiana Głaza. 50. minuta spotkania. Dobry początek drugiej połowy w wykonaniu obydwu drużyn. Prędota wycofał
przed pole karne. Tutaj Sebastian Brodski strzelił mocno, ale też mocno niecelnie. No to już 60. minuta pojedynku. Mielczanie ambitnie dążący do wyrównania. Głaz w pole karne i tutaj zabrakło strzału na bramkę Miłosza Lewandowskiego. No to sytuacja z 68 minuty. Christian Göttinger faulował Rafała Lisieckiego, a że kapitan Mielczan miał już wcześniej żółty kartonik otrzymany za dyskusję z arbitrem. Druga żółta kartka oznaczała, że od 68 minuty Mielczanie grali w osłabieniu. Mimo wszystko ambitnie atakowali. 72 minuta spotkania. Znów spore szczęście rzeszowskiego bramkarza. Dwie minuty później przed szansą na podwyższenie rezultatu stanęli gospodarze. Minimalnie z piłką minął się Rafał Lisiecki, ale akcja jeszcze nie zakończona. Centra w pole karne i ponownie Rafał Lisiecki strzelał na bramkę bronioną przez Wojciecha Daniela. Róg, jeszcze raz Rafał Lisiecki i tym razem akcję zakończył Szymon Kaźmierowski, zdobywając swego drugiego w tym meczu gola. Rafał Lisiecki strzał z półwoleja. Bramka Mielczan niebroniona, bo tutaj jego dośrodkowania wychodził Wojciech Daniel. 2-0 dla Rzeszowian. To była 75. minuta pojedynku i Mielczanie byli już naprawdę w trudnej sytuacji. Starali się atakować, ale byli zagrożeni kontrami gospodarzy. 77. minuta pojedynku. Prędota strzelał jednak niecelnie. W odpowiedzi po rzucie wolnym bitym przez Mateusza Podstolaka poprzeczka znów uratowała zespół rzeszowski. To już 88. minuta pojedynku i dwójkowa akcja duetu Prędota Kaźmierowski. Ten ostatni mógł ustrzelić w tym meczu hat-trick, ale tym razem górą był mielecki bramkarz Wojciech Daniel. 90. minuta spotkania i jeszcze jedna kontra Stali Rzeszów. Znów w sytuacji sam na sam z Wojciechem Danielem Szymon Kaźmierowski i także tym razem przegrał ten pojedynek, chociaż tam wracający Sebastian Głaz pomógł mieleckiemu golkiperowi. Po dość emocjonującym spotkaniu Stal Rzeszów w Derbach Podkarpacia wygrywa ze Stalą Mielec 2-0. Zakończyło się spotkanie pomiędzy... Cały zespół dzisiaj zagrał bardzo dobrze z tyłu. Mieliśmy na zero, więc to, że siedzieliśmy do bramki, tylko może nas cieszyć. Szkoda tych moich dwóch sytuacji, bo były też dobre i jakby skończyło się 3-0, też byśmy nie byli źli. Obydwie drużyny podchodziły do tego meczu przede wszystkim, żeby wygrać ten mecz. My staraliśmy się od pierwszej minuty stwarzać sytuacje bramkowe. Były te sytuacje, z których jedna co najmniej mogła paść bramka. Nie udało nam się akurat na zejście do szatni, po pierwszej połowie straciliśmy bramkę, bo Stal Rzeszów wykonywała stały fragment gry, rzut rożny. Potem była ta sytuacja, gdzie przy przewadze liczebnej ze strony naszych obrońców strzelił zawodnik bez blokady, strzelił bramkę i właściwie ta bramka w jakiś sposób ustawiła wydarzenia drugiej połowy. W bardzo dobrym momencie, żeśmy strzelili bramkę, dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę. Czasami tak te mecze wyglądają, że jedni grają w piłkę, drudzy wykorzystują te błędy. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że ci chłopcy są naprawdę zdeterminowani, ci chłopcy dają z siebie wszystko. Kadra nasza jest dość szeroka, ale też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że tylko 11 wchodzi na boisko i uważam, że jeszcze trzeba pracować nad sobą i tu każdy z tych zawodników musi to robić. Natomiast cieszymy się z tych trzech punktów, bo w całym rozrachunku dopisujemy sobie, ale to jest jeszcze malutki kroczek do tego, żeby pozostać w tej ósemce.
pierwszej lidze koszykarzy. Nastał czas półfinałów. Krośnieński Mosir PBS KHS na tym etapie rozgrywek rywalizuje z Polfarmeksem Kutno. W pierwszym meczu półfinału rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Krośnianie zwyciężyli 79 do 65. Ja zaś zapraszam na obszerną relację z drugiego niedzielnego meczu. Gospodarze dziś w zielonych strojach rozpoczęli niestety nie najlepiej. Gościom siedział, mówiąc koszykarsko, rzut za 3 punkty i w 7 minucie prowadzili 13 punktami. Pod koniec pierwszej kwarty Krośnianie odrobili trochę strat, było 19 do 25. W drugiej gospodarze najpierw zniwelowali różnicę do 2 punktów, by za chwilę przegrywać 11. 34 do 40 to był rezultat po 20 minutach gry, 48 do 55 po trzeciej kwarcie, a więc rywale prowadzili 7 przed momentem punkty i to 3 dla drużyny Polfarmeksu zdobył Hubert Pawian. No i 58 do 48 w odpowiedzi na szczęście były punkty Michała Musiowskiego i jeszcze będzie dodatkowy rzut wolny, bo rozgrywający Mosiru był faulowany, zatem 51 do 58. W dalszym ciągu 7 punktów przewagi zespołu z Kutna, który dzisiaj no, prezentuje bardzo agresywną i taką na pograniczu faulu koszykówkę. No, faktem jest, że Krośnianie nie mogą sobie poradzić z tak twardo grającą, zwłaszcza w defensywie, drużyną Polfarmeksu. Przez całe spotkanie praktycznie na prowadzeniu zespół trenera Jarosława Krysiewicza. Jedyny moment, w którym wynik był no, nieco korzystniejszy, można tak to powiedzieć. 25 minuta spotkania po osobistych Grzegorza Grochowskiego był remis po 44. No i czy Krośnian stać na odrobienie strat w tej ostatniej czwartej kwarcie spotkania? 51 do 60, a więc 9 w tej chwili przegrywają. Przed momentem niecelnie rzucał Dariusz Wyka, a teraz akcja przerwana gwizdkami sędziów po faulu na Jakubie Dłuski. Z boku piłka dla rywali, już rozpoczęli grę. Musiowski w dalszym ciągu na rozegraniu, oprócz niego w ekipie krośnieńskiej Adam Parzych, Marcin Salamonik, Marcin Malczyk i Wojciech Pisarczyk. Tym razem przewinił Marcin Salamonik, drugi faul Krośnian w tej części meczu. I w dalszym ciągu rywale przy piłce. Krzysztof Jakubczyk, najskuteczniejszy zawodnik Polfarmeksu w pierwszym sobotnim meczu. 18 punktów na jego koncie, no ale w tym sobotnim meczu świetnie zagrał Dariusz Oczkowicz, kapitan Krośnian. W niedzielę w nieco słabszej niestety formie, no ale przecież mecz jeszcze nie jest przegrany. Piłka dla gospodarzy. 8 minut do końcowej syreny, wciąż 9 punktów przewagi zespołu z Kutna, 51 do 60. Musiowski miał pozycję rzutową, wybrał wejście pod kosz i zagranie prosto w ręce Wojciecha Glabasa. Kontra Polfarmeksu, Jakubczyk, jego indywidualna akcja i rewanż, tym razem piłka w rękach Musiowskiego i ten bardzo brzydko faulowany przez Kulona. Dwa rzuty osobiste dla Michała Musiowskiego, a sędziowie orzekli, że przewinienie Norberta Kulona było faulem, no mówiąc wprost, niegodnym sportowca, stąd po tych rzutach osobistych piłkę otrzymają Krośnianie, więc z tej jednej akcji mają szansę odrobić aż 4 punkty strat i oby to im się udało, by ta gra toczyła się w pobliżu remisu. Parzyw do Oczkowicza. Dariusz Oczkowicz ma przed sobą Huberta Mazura, w ubiegłym sezonie gracza przemyskiej Polonii, no ale niestety Adam Parzyw traci piłkę. 53 do 60, 7 punktów przewagi drużyny gości. Oni teraz przed szansą, Mazur na skrzydło, Jakubczyk trafia za 3 punkty.
53-63. 7 minut do końca. No, sytuacja Krośnian powoli zaczyna się robić nieciekawa. Kolejny faul na Michale Musijowski. W boku Dariusz Oczkowicz, gra wznowiona. Marcin Salamonik, ale nie miał pozycji rzutowej. Próbuje przepchnąć rywala. No i dwa punkty zdobyte przez centra gospodarzy, 55-63, no ale trzeba zagrać bardziej agresywnie w obronie i szukać szybkiego kontrataku, zdecydowanych wejść. Na razie ta gra Krośnian niestety tak nie wygląda, ale do końca spotkania jeszcze sporo czasu, teraz błąd, mylą się rywale. I Krośnianie. Musijowski z Salamonikiem przed rozgrywającym Krośnian Norbert Kulon. Cztery przewinienia na koncie tego zawodnika. To jeden z kluczowych graczy Polpharmaxu. Można by poszukać gry na faul. Tymczasem na rzut, no, prawie 8 metrów zdecydował się Adam Parzych. Piłka tylko tańczyła po obręczy. Szkoda tej akcji. Jakubczyk i przekroczona końcowa linia, więc zaczną gospodarze. Dariusz Oczkowicz, kapitan Krośnian, lewym skrzydłem rozpędza się Dariusz Oczkowicz. Nie dotarło jednak podanie do Salamonika. Na szczęście rywale nie skorzystali z tego prezentu, ale rzut niecelny i będą grać Kutnianie. Dawid Bręk. On teraz na pozycji rozgrywającego, ma przed sobą Michała Musijowskiego, wygrał zagranie do Jakuba Guskiego. Rzut tego ostatniego niecelny, zbiórka Dariusza Oczkowicza i gospodarzy. Jeszcze ponad 5 minut do końca pojedynku, wciąż Mocir przegrywa, Salamonik, rzut niecelny i powstrzymana akcja faulem przez Musijowskiego. Na rozegranie w drużynie krośnieńskiej powrócił Grzegorz Grochowski, podstawowy playmaker Krośnian, który jednak w ćwierćfinałach z zespołem Wilków Morskich Szczecin nie grał z powodu kontuzji. No może teraz pomoże drużynie Parzych. Nie. Faul w ataku. Zdaniem sędziów nie ma punktu. Goście wciąż na prowadzeniu. 8 punktów przewagi drużyny trenera Krysiewicza, 63-55 i goście przy piłce, Salamonik, to on faulował w tej ostatniej akcji, ze skrzydła trafia Hubert Mazur i to był celny rzut za 3 punkty, a więc już 11 oczek przewagi drużyny rywali. Grochowski wycofał do Pisarczyka. Wolno Krośnianie. Pisarczyk rzutem o tablicę trafia za 2. 57-66. 4 minuty i 10 sekund. Coraz mniej czasu pozostaje gospodarzom na odrobienie strat w tym drugim meczu półfinału. Rzuty osobiste Mateusza Bartosza. Gracz Polpharmaxu z dwóch wykorzystał jeden i Krośnianie w akcji. Grzegorz Grochowski, został mu tam do pomocy Pisarczyk. Grochowski radzi sobie z Brękiem, no ale punkty niezaliczone wcześniej. Gwizdek sędziego faul. Z boku Krośnianie już wznowili grę. No będą musieli szukać celnych rzutów z dystansu, celnych rzutów za trzy w tej końcówce. Parzych nie trafia. Nie udała się także zbiórka Marcinowi Salamonikowi. No i teraz sytuacja jest już naprawdę podbramkowa. 3,5 minuty do końca meczu. Krośnianie przegrywają w drugim meczu półfinału pierwszej ligi koszykarzy, 57-67. Teraz przed szansą Mosir na szybką kontrę. Parzych zatrzymany faulem. W ubiegłym sezonie, co ciekawe, obydwa zespoły także rywalizowały w półfinale pierwszej ligi. Wtedy Krośnianie ograli
rywali w 5 meczach, awansowali do finału. Tam no, trochę zdziesiątkowani kontuzjami ulegli drużynie wrocławskiego Śląska, który awansował do ekstraklasy. No, teraz jeśli przegrają drugi mecz półfinału, będą w trudnej sytuacji, bo kolejne 2 pojedynki, ja przypomnę, gra się do 3 wygranych spotkań. Kolejne 2 pojedynki rozegrane zostaną w Kutnie. Przyszły weekend, w sobotę i niedzielę 3 i 4 maja. 59-69, wciąż 10 punktów przewagi Polpharmaxu. Za 3 punkty trafia Wojciech Pisarczyk. Jeszcze przywraca nadzieję kibicom. 2 minuty i 40 sekund do końcowej syreny. 62-69, no ale teraz trzeba powalczyć w defensywie, trzeba powalczyć w obronie, zdobyć piłkę. Udało się to po błędzie rywali. I gospodarzy Grzegorz Grochowski. Adam Parzyk potrafi rzucić za 3. Trafia! 2 minuty, 10 sekund i już tylko 65-69. 4 punkty przewagi drużyny gości. Publiczność w hali na Bursakach wstaje z miejsc, dopingując głośno swój zespół. Nie udało się zdobyć gościom punktu z tej akcji. Przechwyt Dariusza Oczkowicza. Tam aktywnie o piłkę walczył Adam Parzyk. No i teraz spokojnie ustawić tę akcję. Parzyk niepotrzebnie, za szybko. Sporo czasu jeszcze było na oddanie rzutu. Trzeba było rozegrać piłkę po obwodzie, poszukać znów celnej trójki. A tak, kontra Polpharmaxu zakończyła się faulem. Jakub Luski na linii rzutów osobistych trafia obydwa. 65-71, 6 punktów przewagi gości. Jeszcze ponad minuta i 20 sekund. Grochowski, Oczkowicz wycofał do Pisarczyka. Ten niestety nie trafia za 3 punkty i tu już Krośnianie grają na faul. Krzysztof Jakubczyk, rozgrywający Polpharmaxu, trafia obydwa rzuty osobiste. Minuty 18 sekund przed końcową stroną. 65-73. Adam Parzyk do Dariusza Oczkowicza. Rywale bronią na całym boisku. Parzyk, Pisarczyk, Oczkowicz, Grochowski. Oczkowicz, jest rzut za 3 punkty, rzut niestety niecelny, piłkę zbierają rywale i oni będą po kontrze mieli kolejne 2 punkty. 65-75, została niespełna minuta. Gra wznawiana z boku przez Grzegorza Grochowskiego, no i niecelne podanie do Parzyka, piłkę zdobyli Kutnianie. Gospodarze, no chyba już nawet nie będą grać na faul, nie ma sensu. Przewaga Polpharmaxu zbyt duża, więc zespół trenera Jarosława Krysiewicza wyjedzie z Krosna z jednym zwycięstwem i w rywalizacji półfinałowej z pewnością będzie faworytem. No jak już wspominałem, 2 kolejne mecze w Kutnie. Choćby jedno zwycięstwo Krośnian sprawi, że rywalizacja wróci do Krosna na 5. decydujący mecz 7 maja, no ale najpierw jedno spotkanie trzeba będzie wygrać w Kutnie. Czy Krośnian stać na jedną wygraną? O tym przekonamy się za kilka dni. Miejmy nadzieję, że zespół trenera Duszana Radowicza wyciągnie wnioski z tej drugiej porażki. 77-65 Polpharmax wygrywa w drugim meczu półfinału. Agresywna gra od początku do końca była kluczem do zwycięstwa. Wczoraj zagraliśmy skandalicznie naprawdę. Przeanalizowaliśmy to spotkanie i po prostu myślę, że nie tylko mi, ale całej drużynie było po prostu wstyd. To co pokazaliśmy przed kibicami. Najważniejsze, że wyciągnęliśmy wnioski, zapomnieliśmy o tym spotkaniu i to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Wracamy do siebie,
i musimy jeszcze dwa kroki zrobić, bo to zwycięstwo jest ważne. Nie robiliśmy tego, co robiliśmy wczoraj. O wiele bardziej my wczoraj graliśmy agresywnie. Nie pozwalaliśmy im na tak łatwe rzuty w ataku, na znowu kolejny problem z deską i atakowaną i bronioną i to zdecydowało. Zrobili przewagę w pierwszej kwarcie, dwa razy ich próbowaliśmy dogonić. Nie wykorzystaliśmy tego, a była szansa, no trzeciej okazji już nam nie dali. W półfinałach pierwszej ligi koszykarzy w obydwu parach jest remis po jeden. Drugi mecz start Lublin WKK Wrocław dla Lublina. W Ekstraklasie niestety znów porażka Jeziora.